No, zacznijmy od tej złej informacji. Borys Mańkowski niestety zerwał więzadło stopy. Ciężko z tym walczyć. Gdyby było być może trochę więcej czasu, zdecydowałby się podjąć walkę, no, ale mamy kilka tygodni. Sytuacja wymaga operacji. Jedyne co nam pozostało, to stanąć na wysokości zadania i zapewnić godny replacement. Jest taka osoba w naszej firmie, która zawsze przyjmuje wyzwania. Jest nią Michał Materla. Witamy, Michał, na Fight Cardzie KSW 44. Michał podnosi rękę, ale to może przekażmy mikrofon. Michał, jak się czujesz z tą sytuacją, bo przecież całkiem niedawno byłeś z nami, walczyłeś i będziesz w Gdańsku w Sopocie ponownie. Witam serdecznie wszystkich. Dostałem telefon od Maćka, na który oczywiście odpowiedziałem z ogromną radością, no bo jakby walka to jest moja praca i lubię walczyć. Staram się być zawsze w formie. No ostatnia moja walka nie poszła po mojej myśli. Oczywiście od razu wróciłem w poniedziałek do biura, do pracy, czyli na trening, więc forma jest cały czas podtrzymana, teraz tylko tyle, żeby doszlifować i zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem.